Kurwa, jak na łyżwach. Nie, no nie mogę, jak na łyżwach. Czekaj, patera. A. Dobra. Dobra, dawaj, zaczynamy. Siema, siema, jestem Ryan G, to jest kolejnik z naszej serii Working Progress Mapy Szpakowo, którą tworzymy razem z Jankusem. I Jan dzisiaj właśnie ze mną, jeździ na łyżwach. Dobry, dobry, witam. Witam serdecznie, dziewicie wszystkich z ramzami przedbiornikami. Słuchajcie, na samym wstępie. Progres może nie jest jakiś duży, w sensie dla nas jest duży, bo się mapa bardzo zmieniła wizualnie. A to sprawa oczywiście tego, że działamy sobie na streamach, jak i u mnie, jak i u Jankusa. Oczywiście link macie do niego w opisie, więc zajrzyjcie, co Jankus robi na streamach, bo wiele rzeczy wygląda tak, że ja na przykład robię coś u siebie na live'ie z Szpakowa i w tym czasie robi Jankus coś u siebie też na live'ie z Szpakowa, także dwie perspektywy dosłownie różnych prac. Musi się tak łazić. Nie, nie mogę z nim, nie? Nie da się zagrać nic. Nic się nie da. Także wpadacie na nasze kanały, na Twitcha do mnie i do YouTube'ka na Jankusa, nie? Na YouTube'ka do Jankusa. A żeś wrony wystraszył, jakaś mewa poleciała. Mój Jezu, chłopie. Dobra, więc słuchajcie, prosiliście, pytaliście, kiedy work in progress, no to nagramy dla was, bo praca ogólnie, tak ogólnie, wizualnie, mapa się bardzo zmieniła. Natomiast samych sobie takich prac konkretnych, czyli dla mnie na przykład najważniejsze są modele aktualnie, nie? Jest niewiele, ale zawsze są, więc się też oczywiście wymienimy wszystko i powiemy co i jak. Jeżeli ktoś pyta o odnośnie konsol i tak dalej, co będzie z konsolami, zapraszam do odcinka pierwszego z work in progress, tam wszystko wyjaśniliśmy, nie? Dokładnie tak. Dobra, to co? To myślę, zaczynamy chyba powoli pokazywać, nie? Lecimy z naszego skryptu tego po kolei, nie? Można jak najbardziej. Dobra, więc może zacznij od tego, co ty zrobiłeś, bo w sumie to twoja robota, nie? No co, ja ogólnie teraz siedziałem głównie nad polami, tak jak było widać na moich live'ach, bo niektórzy tutaj mnie śledzą. Głównie nad polami siedzieliśmy sobie i tych pól już dużo mi nie zostało. Zostały tak naprawdę tutaj, może podejść do tej trzeciej gospodarki. Jasne, jasne. No, czyli tutaj zostały te pola. Teraz coś. No to kto zostanie do końca, no to będzie wiedział, o co chodzi. No dobra, tak? No to właśnie chodziło, no. Zostały tutaj mi te pola, gdzieś tam poprawiać niektóre pola, bo tutaj jeszcze z Riotem znaleźliśmy, a raczej Riot znalazł, że tutaj jeszcze rów przechodzi. Dokładnie, zobacz, to polecz tutaj będzie miał rów, nie? Ale zrobię takie, wiecie, taki rów delikatny, że w razie co, żebyś po prostu, jak będzie przeszkadzało sobie... wygładzić było i tyle, nie? Dokładnie, wygładzić grzechy świata i będziecie mieli fajne pole, tylko nie? Bo też ten rów ten sobie leci w tym miejscu, on przechodzi sam na drugą stronę i ten, zobaczcie, rów sobie leci tutaj, aż dochodzi do tej rzeczki, nie? Dlatego chyba to jest nawet naryśl ten cały leci, nie? Bo on przez całą wioskę. Tak, no. No, więc bardzo fajnie, dużo tu jest tych rowów melioracyjnych i tak dalej, więc super, nie? No i teraz chyba możesz pokazać dla widza minimapę, bo teraz właśnie dopiero pokazuję, widać te zróżnicowanie tych pól, które mi się mega podoba. No, pizdryki przy tej wiosce, te pola pizdryki, tutaj, na które ja tak mówię, tak, dokładnie. Przechodzące na lewą stronę już spore, długie pola. Mhm. No i później totalne zróżnicowanie. Góra, tak jak Riot sam mówił, same łąki praktycznie. Tak, mamy same łąki jest... właściwie tutaj, jeżeli chodzi o górę mapy. Dokładnie. I środek mamy bardzo małe pola. Gdzieś trójkąty, nie trójkąty, te pola, to mi się akurat mega podoba. No tak. I dół jest dosyć duży po lewej stronie, na środku, że tak powiem, już są mniejsze te pola. Także rozwojówka, tak jak mówiliśmy, jak najbardziej tutaj jest możliwa, nawet wskazana. Dokładnie. Tutaj gdzieś zobaczycie na przykład, że nie wiem, jakiś numerek pola, jeśli to jest przedstawione i tak dalej, wszystko jest working progress, po prostu zależy na tym, żebyśmy mogli określić, jakie pole będą grywalne. Jeszcze oczywiście kilka dojdzie tych pól, ale to już też mniej więcej jest grubsza, prawie gotowe, nie? Maksymalnie, nie wiem, jakieś 10 pól może dojdzie, ale to jest nawet wątpię w sumie. Więc ogólnie to tyle tego jest. I tak właśnie tylko powiedział, nie? Od malutkich pól, przez jakieś średnie w tym miejscu, aż po ogromne tutaj czy tutaj, nie? Więc naprawdę mega się będzie tutaj grało. Według mnie i no wygląda też całkiem nieźle, nie? Dobra. No co, powiedziałeś o polach, to teraz ja może powiem o tym, co ja dokładnie zrobiłem. Czyli będzie tego więcej. Tak, będzie tego więcej, nie? Ogólnie jak widzicie, też słów nam brakuje, ale to słów jeszcze przejdziemy potem. Zacząłem jeszcze robić rowy, ogólnie rowy. Może powiedzieć, przejdźmy tutaj, bo jak widzicie, też powstały lasy, bo mam też tutaj chyba pokazane, napisane. Także doszły sobie lasy, jak widzicie, już tutaj poprawione, bo to Jankus ogarniał te lasy w tym miejscu. Ja tylko je lekko poprawiłem, że się dokończyłem je, bo były z samych sosn. Dodałem trochę świerków. I tak one teraz się prezentują. Wyglądają na bardzo gęste, natomiast w środku, jak widzicie, dosyć macie sporo miejsca, nie? Także są to lasy zoptymalizowane, jest to mój patent, który stosuję od wielu, wielu lat i nigdy problemów z optymalizacją nie ma. Także o to się nie martwcie, że wygląda to bardzo gęsto. Naprawdę jest to
jest to naprawdę okej, nie? Więc proszę bardzo, tutaj jeden las, tutaj drugi. No i tu mamy też ten trzeci, największy chyba las na całej mapie. Co jeszcze? Łąki doszły tutaj w tym miejscu, jak widzicie. Tutaj mamy też taką dróżkę, taką bardziej łączną, która sobie gdzieś tam dojeżdża do kolejnych pól jakichś i tak dalej. Zakończenie mapy, ja wiem, że to jest ogólnie bardzo mało miejsca, jeżeli chodzi o to, ale uwierzcie mi, że zakończenie mapy porobi swoje i naprawdę będzie to wyglądać o niebo lepiej. Więc jeszcze te... No to jeszcze kilkaset metrów tej mapy dojdzie, nie? Żeby tam fajnie to zapchać, nie? Także spokojnie. Co tu mamy? Tu jakiś jest... jakiś mostek taki. Przejazd tutaj mamy do lasu i tędy sobie właśnie leci ta droga. I tu też jest łąka ogólnie w tym miejscu. Taka duża łąka powstała. Miałem robić ją dzielić na pół, ale mówię nie. Robimy taką dużą łąkę, bo to będzie fajnie wyglądać. Jak widzicie, co chwilę są jakieś rowy melioracyjne i tak dalej. Jest tego naprawdę masa na tej mapie. Więc o to się nie będziecie na to nie będziecie narzekać. Trochę też ten teren, jak mówię, poprawki i tych pól na pewno znajdą. Ale to zobaczycie w przyszłości, nie? Co też mamy? Wjazd do lasu, tędy i tu mamy oczywiście przejazd sobie tędy przez ten las. Może sobie też jeden akurat wyłączę, bo one są bardzo jasne, to akurat twoje, więc zagram sobie na swoich. No i tu proszę bardzo mamy gdzieś tam, o kurde, przejazdy przez ten las, tu i to mamy wyjazd, nie? W tym miejscu też jest zakończenie, ale tu jeszcze będziecie mogli sobie przejechać normalnie i tu macie, lecimy sobie dalej, nie? Dobra, kolejne rzeczy, tu troszkę krzaczków, tu już powstał transformator, do nich też za chwilkę przejdziemy. No i tu co? Kolejne poletka, ogólnie jak widzicie zmieniłem sobie już, myślę nie widzieliście tego, ale teraz takie bardziej żółte, piaszczyste te bardziej drogi, bo były takie po prostu szare farmingowe, wiecie jakie są oryginalne, nie? Więc zmieniłem po prostu je na lekko żółte, żeby takie bardziej piachy były. No i tu proszę, mamy sobie, lecimy przez ten, przez jeden las, drugi, to właśnie jest taki ten fajny moment wycinki tej lasu, jakby wycinki tej działki. No i tam oczywiście kolejne elementy, tutaj dalej droga sobie leci na koniec. No my pójdziemy sobie tutaj. Okej, okay. Co jeszcze doszło? Jankus tutaj podawał dużo nowych tekstur malowania. Z tego co liczyłem 32 nowe malowania są, więc naprawdę, naprawdę dużo. I co? Tu jeszcze jak widzicie Jankus porobił pola, łąki i tak dalej, wszystkie są. Ja tu porobiłem drogi, porobiłem rowy wczoraj, więc spoko. A, właśnie może powiedz o tej wodzie, co? Na tych łąkach. Bo to jest spoko, w sumie pomysł, na który wpadłeś, to może ty go zaprezentuj, nie? Dobra, dobra, sorry, miałem wyciszony mikrofon, już jestem, już mówię, nie szkodzi jak coś. Co jest, nie? Sobie gadam, mówię, dobra, nie szkodzi. Tak jak zauważyłem tutaj, w sumie od razu po wejściu do gry, mówię, kurde, tutaj woda wystaje. No, w żadnym celu też tego nie widziałem, ale ogólnie tutaj są łąki takie torfowe, zalewowe. Także wpadłem na pomysł, że można zrobić też coś takiego, że ta woda będzie się pojawiała na przykład na wiosnę. Po roztopach, wiecie, więcej wody w rowach jest. Tak. I mam nadzieję, że uda nam się to opatentować. Po prostu ta woda będzie niżej w lato, załóżmy, i jesień. No a na wiosnę zrobimy, że będzie po prostu zalewowe i myślę, że tak. To będzie fajne, bo jak skosicie trawy, to naprawdę będzie to przyjemnie wyglądać, nie? Dokładnie, więc ogólnie z tym nie będzie problemu jak sosiankus, także to na ludzi doda, że po prostu ta woda będzie, będzie po prostu mniej będzie jej w lecie, a więcej będzie jej na wiosnę, nie? Także dokładnie. To spoko, bardzo fajny pomysł. Robota będzie, kurde, już dodawał klimatu jeszcze. Tak, oczywiście, więc jak najbardziej spoko, lecz to oczywiście trzeba poprawić trochę teren, bo dopiero co to właśnie te drogi pomalowałem, tak samo jak też tu mamy do poprawienia gdzieś to takie te no pola, to jeszcze się mówię, o to nie martwcie. Coś tu powstało, ogólnie ta droga, jak wiecie, ona była bardzo pokręcona. Niestety, jak robiłem tą drogę tak jakbym chciał zrobić, czyli idealnie, mam do wyboru tak, albo ją zrobić na modelu i zrobić ją fajnie taką lekutko powygianą, albo zrobić teraz jak mamy, czyli jak mordę strzeli, uwierzcie mi, raz, że wygląda to no lepiej, bo jest prościej i tak dalej, a dwa, że wam to tak wielkie różnice nie robi, a na pewno to się, ta droga wiele lepiej się prezentuje, bo staramy się tę mapę uproszczać troszeczkę pod grę, bo gra nie zawsze na wszystko nam pozwala robić idealnie, a tu akurat, przepraszam, na tyle to wyszło spoko, że ta prosta droga wyszła nawet fajnie, więc, więc git. Ogólnie to tak. Tu są właśnie dwa pastwiska właściwie. Tu będzie pastwisko z konikami, jakby co, a tu pastwisko z krówkami. Pastwiska te będą chyba raczej wyłączone z możliwości kupienia, a jeżeli już, to może zrobię coś takiego, że będzie można to kupić, ale potem sprzedać całe pastwisko, nie? Tylko pamiętacie, to ono będzie takie jakby statyczne, więc nie do końca będziecie mogli to cokolwiek robić. Do tego się waham, jak na razie. No i też pamiętacie, że tutaj jest, tu ogólnie w tym miejscu jest już Street View i możecie wszystko zobaczyć, to wygląda w tym właśnie Street View. I pamiętajcie, że cały czas jest work in progress i że ciągle to będzie powstawać, bo z tego co wiem, to był kiedyś taki, jak to powiedzieć, taki
taka ściana drzew. Zostało tylko kilka drzewek po tej stronie właściwie. I tu są takie pniaki na przykład na tym street view. Ja te pniaki będę chciał też zrobić, więc ogólnie brakuje tego detalu, robimy na razie samą bazę, a potem dopiero będzie mapę detalować, nie? Także na razie tak to się tutaj prezentuje. Dobra, co jeszcze możemy przejść szybko? Pokazać wiesz, co tam, tak że... kminiłem, nie? Możesz no. się tutaj widzów spytać od razu na odcinku. Co wczoraj mówiłeś na live, co myślą o tych łąkach, bo tutaj możemy przejść z powrotem w to miejsce, co tutaj przed chwilą byłeś. W prawo teraz? No, tutaj w dłuższej drogi. No. Jak uważacie ogólnie, bo teraz tak, to po czym chodzę, to i to, to jest jedna łąka. I tak, Riot tak, się tak. zastanawiał, czy to zrobić po prostu na trzy oddzielne łąki, czy zostawić wam to jako jedna łąka. Dokładnie, i bo właśnie mi się to rzuciło właśnie w oczy, to że tu są fajne trzy malutkie łąki. Janku postanowił zrobić właśnie tutaj jedną dużą łąkę, nie? Tylko po prostu podzieloną tymi rowami. I jak według was to powinno być zrobione, nie? Czy to powinno być trzy osobne łąki, czy taka jedna? Tak samo jak tu widzicie, jest łąka taka tutaj, ale one są połączone razem z tobą, bo to jest jedna działka, przez którą po prostu przepływa rzeka. Znaczy, no to taki ten strumyk, nie? Ten nurt melioracyjny bardziej. I oczywiście takie rzeczy w Rallu się zdarzają, że po prostu trzeba gdzieś, nie wiem, kłócić sobie tą stronę, mówić, kurde, jeszcze muszę jechać naokoło, bo tam są rowy i tak dalej, nie? Więc przejdziecie sobie naokoło i tu kłócicie sobie dalej, nie? Po pierwsze, jedna łąka, jest to fajny pomysł właśnie, że troszkę się pokręcić po tej mapie, trochę pojeździć, trochę pokombinować, no bo jakby nie było, na tym też polega trochę realne życie, znaczy, że jest tak, nie zawsze jest tak pod górkę, nie zawsze jest tak prosto, jak się może wydawać. Ale z drugiej strony, jakbyście mieli kilka łąk, to na przykład, nie wiem, ktoś sobie kupi tą działkę, co nie? Powiedzmy sobie malutkie, ma tą malutką łąkę, powiedzmy ma tylko 10 krówek, więcej mu nie trzeba. A jak ktoś jest wielkim bumberem, to kosi wszystkie łąki naraz, nie? Więc dajcie znać w komentarzach, czy robimy tutaj jedną dużą łąkę podzieloną rowami, czy robimy te wszystkie rowy osobno, nie? Bo to takie w sumie, no ważne pytanie dla was, nie? Jak ktoś nie rowy, łąkę, a łąki też osobno. Będzie, nie? To co? Nie, bo powiedziałeś, czy robimy wszystkie rowy osobno, chodziło o łąki. A, przepraszam, rowy. Czy robimy łąki osobno, czy robimy łąki razem, nie? W sensie jedne tylko podzielone rowami. Przepraszam, trochę tutaj za dużo gadam, nie? Nie szkodzi. Tu właśnie a propos tego rowu, o którym mówiłem, to w tym miejscu też powstanie łąka, także o to się nie martwcie. Jeszcze dużo tutaj trochę się pozmienia. To co, przejdźmy może dalej. Tu powstało pastwisko. Ogólnie to pastwisko będzie grywalne jak coś, nie? Więc tu mam tutaj gdzieś z kolejny rów, trochę trzeba też tutaj poprawić to. Ale tu normalnie będziemy mieć takie coś, że tu podjeżdżacie sobie, będzie triggerek odciągnięcia sobie tej całej taśmy i tu macie normalnie wjazd i tu będziecie mogli gdzieś na środku sobie tego pastwiska nakarmić po prostu krówki, nalać im wody troszeczkę, więc to pastwisko będziecie mieli do kupienia i będziecie mogli się też bardziej rozwijać. Dużo krów tu będzie jak coś, więc myślę około nawet 80 sztuk można spokojnie powiedzieć, nie? Że to by się zmieściło. No także rozwój fajny, mleko też będziemy dzisiaj sobie odbierać, także o to się nie martwcie. Dobra, przejdźmy może dalej, bo trochę dużo nam schodzi z tym. Co tu jeszcze? Tak na szybkości pokażę wam. No to jakaś tam droga sobie powstała, też taka uproszczona. Tutaj mamy też taką drogę, ogólnie jest asfalt malowany. Bo taki asfalcik, on mówi, dobra, pomaluję go po prostu. Bo to jest taka dojazdówka na zakończenie mapy, więc to jeszcze trzeba lekko poprawić. Ale naprawdę będzie mi się tutaj to nawet spoko wyglądać, nie? Także spoko, tu jeszcze droga będzie tam dojazdówka na jakieś kolejne zabudowy. Odnośnie budynków, więc tak, pewnie widzieliście, że już obora wyszła na Mudhubie, jest dla was dostępna, możecie ją pobierać i tak samo jak i domek, niedługo też będzie domek zupdate'owany, bo są teraz nowe w nim lampki, to może potem pokażemy, jakie są teraz lampki. Albo może teraz? Nie, dobra, potem pokażemy, potem, nie? No, można potem. Dobra, więc obor, jak mówię, też będzie przychodził update, bo chcę do niej dodać ten silos, ten płytny obornik oraz tą oborę, która tu będzie, tę oborę, która tu będzie modelowana jeszcze, nie? Propos tych samych modeli, wiele już obiektów zmieniłem na atlasy, na przykład ten domek już jest na atlasie, tak samo jak ten. Te garażyki, tutaj stodoły i obory w tym miejscu i te zabudowy też, więc cały czas tym sobie troszkę poprawiam. Na dwóch streamach poprawiłem dosłownie 10 budynków, także idzie to dosyć sprawnie, tylko aby te tekstury fajnie poogarniać, nie? Propos też właśnie budynków, dziękuję serdecznie A2 za podesłanie tego garażyku tutaj. Ja oczywiście tutaj A2 nie ogarnął do końca brudzenia, ale to jak mówię, nie ma z tym problemu, jeżeli ktoś chce się zgłaszać na modelowanie, piszcie na maila, ja tam wyślam wytyczne. Jeżeli oczywiście się na nie zgodzicie, to pomagacie przy modelowaniu, tak właśnie tutaj A2 pomógł i mimo, że nie ogarnął do końca tego brudzenia, to jak mówię, tylko wysłacie mi plik, ja tam już ten brudzenie jakby ogarnę sam, nie ma z tym żadnego problemu, nie? Więc tu dziękuję A2 za model garażu i dziękuję również Bartowi, który odwala super kawał dobrej roboty, bo już się zadeklarował, że zrobi całe to gospodarstwo, więc czekam jeszcze od niego na domek.
garaż i stodołę, a tu na razie widzicie trzy modele od niego, czyli taka tam jakaś tam zabudowa, bardziej taka gospodarcza. Tutaj mamy garażyk, no i stodołę taką, nie? Więc fajnie, bardzo spoko, dziękuję Bart za podsłanie tych modeli, są rewelacyjne. A te nawet posiada LOD, więc coś czego nie wymagałem, a bardzo miło to widzieć, nie? Więc super, dziękuję. Dobra, to mamy ogarnięte, to teraz może powiedz słupak, bo ty się tym zajmujesz. Mój Jezu, znowu zapomniałem, bo jak ja palę, to kurde, wyciszam się. No, możesz, dobra, nie ten, mi nie przeszkadza to, nie? Chyba, że widzę dobra, przeszkadza dobra. Na to. To jedynie napiszą. To już okay. Nie będę wyciszał. Okej, okay, czyli tak, supy od Leo Leo, bardzo fajne, ale tutaj ogólnie na tej wiosce było dużo takich supów typu, z tego co zakładam, tak jak tutaj Barney ponazywał, są supy typu A, czyli tak jak widzicie, takie rozkraszone, tak jak ten tutaj. Tak jest. No i postanowiliśmy, że Barney, tym bardziej, że zrobił to teraz już na Atlasach, no to postanowiliśmy, że zamienimy supy Leosia na supy Barneya. No dokładnie. I tak jak widzicie, teraz jest zróżnicowanie, że tutaj jest sup A z inną ramką u góry, tutaj w ogóle inne supy idą. Są lampy fajniej zrobione, bo jest kabel oddzielnie, dlatego tutaj tak jak widzicie, kabel już przechodzi, ale na przykład na tym supie już mogę sobie normalnie ten kabel usunąć. Gdzie jesteś? A, dobra, tutaj, no. Tutaj, no. I okay, to tak no. Jak teraz tutaj na tym supie już mogę sobie ten kabel usunąć, no i dać po prostu sup go, nie? Wprowadzony, tak bo on jest, tak właśnie jest, w tą no. Stronę patrzy. Także pod tym względem fajniej. Fajnie się te supy układa, jeszcze oczywiście ich nie zrobiłem wszystkich, postarałem się tutaj właśnie, żeby na prezentację na wioskę były zrobione. No i myślę, że fajniej wyglądają nawet. Tak, dokładnie, także, bo ogólnie supy Leosia były zarąbiste, ja zrobiłem ich na kolonii i na osadzie. Bardzo fajne supy są oczywiście, z brudzeniem takim fajnym, no widać ten detal, czuć ten jakby nie było tą jakość. Jednakże nowe standardy niestety nas zmusiły do tego, żeby te supy zamienić, no i akurat tak się stało, że Barney te supy poprawił, no już na Atlasy, wydał je, no i możemy z nich korzystać jako prefa na swojej mapie. Przez to też właśnie to, że są bardziej zróżnicowane, możemy więcej tu ogarnąć i bardziej odzorować właśnie ten cały system tych linii tutaj na mapie. Widzicie, tego naprawdę jest dużo i ja powiem ci szczerze, im więcej takich kabli, tym bardziej to realnie wygląda, nie? Bo to po prostu jest taka pajęczyna tych kabli, że to jest masakra, tak. Nie? Typowo Polska, typowe Podlasie, nie? Zarąbiście to wygląda. Tak, no to widzicie, na razie są takie połączenia do tego domku, ale to jeszcze wszystko będziemy tam poprawiać, nie? Bo ogólnie z chłopami zajmuje się teraz Jankus, także sporo tego tu będzie jeszcze, nie? Dokładnie. Na to nie patrzcie, tego super to nie będzie, to jest taki tylko, wiecie, poglądowy, nie? Będzie wyburzony jak coś. Dobra, także co? Ogólnie to mam napisane, że nowe lasy i nowe drogi, to powiedzieliśmy ci wcześniej, także tu to tylko powstało, wiecie, jakieś tu mamy też zakrzeczenia, jakieś stawiki są, wszystko tu mamy takie na przykład tereny nieużywane, ale czas jakby nic tam nie będzie. Tutaj jest taki potencjał, żeby te drzewa tutaj wyciąć i zrobić pole, że masakra, nie? Tak, oczywiście, no jest tu naprawdę dużo tego. Jedyne co was w sumie ogranicza, to tylko i wyłącznie ten naraz, który przepływa, bo on jest tutaj akurat kluczowy na tej mapie, bo dosłownie on leci przez całą wioskę, właściwie całą mapę wycinam na pół, nie? Tak naprawdę. Więc zobaczcie, od tego miejsca sobie ten leci, po tych łąkach wpada sobie do wioski, przelatuje przez drogę, leci przez całą wioskę, przez środek i leci aż tędy, tutaj zawija sobie kolejny raz, przecina drogę, wlatuje w las. Przez las. Gdzie on jest tutaj? Wlatuje sobie właśnie w las, leci i ponownie na łąki ucieka, nie? Więc naprawdę mega tego jest, a wszystkie te właściwie inne wody do niego spływają, więc super, fajnie jak to wygląda i mega to będzie klimacik na pewno. Co ty jeszcze poprawiłeś? Widzę, że ogólnie tak, doszło tutaj łąka w tym miejscu, mamy też nową drogę. Mieliśmy robić tak, że te tutaj w realu jest tak, że Żeby ludzie po prostu przejeżdżają przez pola i miało dokładnie. To wyglądać tak, że roślina tak jakby będzie rosła i będzie to ten korner po prostu będzie zrobiony tak, że ślady tak jakby zostaną wycięte w tym kornerze. Ale powiem wam, że w farmingu to zbytnio nie wygląda, bo tak jak nie wiem, tutaj by się zasiała pszenica stage'a drugiego, trzeciego, to by to ok wyglądało. Tak, ale tak. Powstanie taki rzepak i już tych śladów praktycznie nie widać, nie? Także a z kukurydzą wygląda tak, że raz jest, raz nie ma, nie? Więc macie dwa rzędy wolne, albo macie cztery wolne, nie? I nagle to jest takie wszystko mega to dupi. Dlatego więc lepiej z drogą to wygląda, a i tak tutaj na przykład te pole, te, mi i Riotowi bardzo się podoba, bo ono oczywiście jest na ciężci przedzielone, nie? Dokładnie, zobaczcie, że to pole jest jakby, o, to mi się akurat zapisuje, ale to pole numer chyba to już 7, no to jeszcze będzie zmiana pewnie, ta numeracja. Tak, no. To pole, to jak widzicie, jest ta część, ta i ta jest jakby jednym kawałkiem, nie? Więc naprawdę, jeżeli ktoś będzie chciał być takim troszkę wrednym typkiem, to sobie oczywiście to poorze, co nie? No bo to jest jakby wasza działka, to że po prostu pozwalacie przejeżdżać przez tą działkę innym ludziom, to jest wasza dobra wola. Na przykład, gdyby nie wasza dobra wola, posiadając to pole, to gość nie dojdziecie sobie na przykład na tą łąkę za bardzo, no bo nie ma jak, nie? Znaczy na to pole po prostu, bo wszystkie inne pola tędy jakby się dojeżdża, nie? Tu też ogólnie były takie te pola przejazdowe na drugą stronę, ale
ale uznaliśmy z tym końcem wspólnie, że chyba to będzie lepiej wyglądać taka łąka. No bo to jest oblicze trochę tego tej rzeki i jakby nie ma co tutaj też tak jakby kminić, nie? Za bardzo na tym, tak, więc tak. Jest po prostu tak to zrobione i jest spoko, nie? Dobra, o nowych malowanych już powiedzieliśmy też w sumie. Tak, tak, tak. Także spoko. To tak mówię, 32 nowe malowania, dużo kostek doszło i tak dalej. Kostki, żwiry, gruzy, asfalty, co chcecie. Otóż nie? To, otóż to. My postaramy się oczywiście wszystko wam dać, żebyście mogli sobie w gierce pomalować, nie? Żebyście dokładnie. Mogli sobie na przykład fajne gospodarstwo stworzyć. Dokładnie, bo im więcej malowań, tym lepiej, nie? A mówię, jest tutaj bardzo tego dużo, więc naprawdę dla nas to też spoko. Tutaj jak widzicie nowe właśnie malowania też, co mamy tego piachu, takie bardziej żółte. Tu przekazuję też podziękuję Leo za pomoc przy silosie, bo miałem problem z kolizjami. Już ogadaliśmy to, po prostu zabrakło mi pewnego ptaszka zaznaczyć sobie i wybrać wysokość tego silosu, więc on już jest poprawiony, tylko wystarczy po prostu poprawić te lekutko kolizje, bo gdzieś tam się przesypuje za to. Ale także fajnie, silos jest ogarnięty i super. Tu też właśnie ktoś mi ostatnio zarzucał, że Riot weź popraw ten nierealny płyt na obornik, bo ona nie jest polska, nie? Słuchajcie, tutaj ten gość posiada strasznie dużą ilość krów. To jest, wiecie, 60 sztuk bydła, nie? W tym miejscu. Ale myślę, pod jakim względem jest nierealna, że ona jest duża, czy co? Tak, myślę, że w realu to jest około nawet 40 spokojnie, bo wiecie, tutaj jest ogólnie 3 wjazdy, nie? Ta obora została poprawiona, przerobiona na standardy farmingowe, nie? Bo jak wiecie, wchodząc sobie do środka, tu mamy przez po tej stronie, tylko po to, żeby tu zmieścić się z nawmeszem, które krowy mogą chodzić, nie? Bo pewnie w realu jest tak, że tu mamy przejazd na środek i tędy są po prostu po bokach, te krówki sobie stoją, nie? Zapewne tak jest. Ja troszkę tu musiałem to właśnie, jak widzicie, poprzerabiać, żeby to właśnie było bardziej farmingowe. I uwierzcie mi, że tutaj tych krów jest strasznie dużo, więc jeżeli ktoś posiada krowy pewnie w realu, to wie, że 40 sztuk bydła potrafi wygenerować taką ilość obornika, że no musicie mieć dużo po prostu płytę, nie? I wydaje mi się, że ta płyta jest akurat w porządku, tym bardziej ta płyta też będzie podpinana pod tą obor tutaj i tak naprawdę no jest ona, myślę, wystarczająca, nawet można powiedzieć, że troszkę będzie może i przymała, nie? Bo no jak ktoś często obornika nie będzie wywoził, to będzie dosyć mała, nie? Także nie wiem, pod jakim względem ona miała być nierealna, chyba jakiś Monkas to napisał. No właśnie, więc tu akurat po prostu rozumiem wasze oczywiście o wątpliwości co do tej płyty obornika, ale jak mówię, pamiętajcie, że to jest jednak duża, może nie inaczej, nie jest duże gospo, ale posiada ona naprawdę dużo zwierząt, nie? Bo tak mówię, tu będzie dla was grywanych 60 sztuk bydła i tu myślę drugie 60 sztuk bydła, nie? Więc naprawdę sporo, a tu mamy ciągle też 40, więc tu wychodzi nam razem już 160 sztuk, tak? Jak się wszystko pokupuje. No, 40, no. I tu mamy setkę i tu 60 jeszcze, nie? No, więc naprawdę dużo. Jeszcze jak dokupić sobie top, to tutaj pastwisko, gdzie będzie miało to 80, to wychodzi nam to już ile? 240 sztuk? Dobrze liczę? Krowiarze. No, ponad 200 na pewno, nie? No, ponad 200 sztuk konkretnie. Gdzie niektóre duże obory z Mudhaba nie mają tyle no, tylko po prostu macie wszystko tak porzucane po tym wszystkim, nie? Także okej. Co jeszcze? Pastwiska ostateczne to powiedziałem tutaj, że są nowe porobione. Tu właśnie zauważyłem, że jest pomalowane pole. Ogólnie tam będę robić jak coś, bo tutaj Janku zagarnął pole. To na przy 160, to nie wiem czy na kłampkę może pan to widzieć, nie? No. Bo tu właśnie też w realu też jest pastwisko, nie? Znaczy to pastwisko jest takie bardziej pastwisko i łąka jakby wcześniej, nie? Więc ja tu bardziej uważam tak. Pól macie tak wiele na tej mapie i jeżeli na przykład ja sobie tą część pola przetnę w tym miejscu, żeby było otaka, bo tu jest droga dojazdowa i wzdłuż tego tutaj będzie całe to pastwisko, które też będziecie mogli kupić, to będzie to myślę spoko pomysł, nie? Po prostu, bo chcę robić wam dużo tych pastwisk do kupienia, bo tych pastwisk tutaj na szpokowie jest od groma i jeszcze więcej. No i po prostu będę starał się, żeby tych pastwisk narobić jak się da, nie? Dobra. Przejdźmy teraz do tego końca, na który myślę, że dużo osób czekało. Jeżeli zostali dotrwać do tego końca, to napiszcie hashtag gospo, a wam przypnę serducho, bo mam dla was dobre wieści, raczej dobre wieści. Więc tak, do mnie, jak i Denku, zgłasza się dużo osób z taką informacją, że mieszkają w okolicy Szpakowa albo w Szpakowie, albo mają znajomych ze Szpakowa i bardzo chętnie by mogli nam porobić jakieś zdjęcia,
pozałatwiać kilka kontaktów do ludzi, żebyśmy mogli sobie lepiej to odwzorować. No i dzięki uprzejmości tutaj pewnego, właśnie pewnych dwóch widzów, mamy kontakt do dwóch gospodarstw, czyli między innymi do tego, tu jest gospodarstwo prawdopodobnie, o ile pamiętam dobrze, Rafała, więc z tego co wiem, zgodził się na sesję zdjęciową tego gospodarstwa i będziemy mieli budynki, także bardzo dziękuję temu widzowi, jak i właścicielowi gospodarstwa za taką możliwość. Jeszcze nie wymieniam tej osoby, dopiero wymienię, jak będziemy mieli wszystko, bo na razie tak tylko tyle, że wiemy, co jest, a nie chcę mówić, dziękować komuś, osobie, która jeszcze nic nie zrobiła, nie? Na razie tylko tyle, że mamy na miarę, nie? Więc dziękuję bardzo. Oczywiście, więc to gospodarstwo będzie, jak mówię, budowane i bardzo z tego się cieszę, bo będzie ono spoko. Też będzie jako na modhubie, jako osobne budynki do pobrania, także to się nie martwcie, będziemy mogli sobie już przed premierą szpakowa zagrać na tym gospodarstwie u siebie na mapach swoich, na save'ach, nie? No i nowa rzecz dodatkowa, ciekawa, o której się nie spodziewałem, to dostaliśmy również kontakt do gospodarstwa pana Adama, który mieszka tutaj. Miał być tu skup pierwotnie, mieliśmy robić skup tutaj. Właśnie Janko mówi, że fajnie by to wyglądało, jak zrobić takie silosy i całkowicie przetransformować ten teren na skupy. Jednakże dostałem zdjęcia już tego gospodarstwa, widziałem je i powiem wam szczerze, jest taki potencjał. Nie będę wam mówić, co to dokładnie jest, ale powiedzmy tak, jeżeli ja skończę to gospodarstwo i wam je pokażę, zrobicie jedno wielkie wow, bo naprawdę teren, klimat tego gospodarstwa jest nieziemski. Możesz pozostać tutaj na dole i pokazać sam teren, jak to wygląda. Patrzcie ten teren, nie? Zobaczcie, że mam tutaj wjazd na górkę. Tu macie gospodarstwo, tu będzie ogólnie tak, z tego co wam pokażę, jak to wygląda. Tu jest obora, tu jest stara sadowa, tu jest stara obora, ale ją raczej przerobię na garaż, żeby było po prostu wam wygodniej. Tu jest nowa obora, tu jest wiata, tu jest dom, tu jest wiata na samochody pod takim drzewkiem. Tu jest garaż, nie? Tu też jest garaż ogólnie. Więc strasznie dużo tu fajnych rzeczy jest, też dużo, jak widzicie, silosu na kiszonki. I tutaj jakby nie było też pastwiska, które widzicie, nawet krówki widać, nie? Sobie chodzą na tym, więc naprawdę, naprawdę gospodarstwo świetne. Miejmy tylko nadzieję, że uda mi się zrobić. I tu ważna informacja ode mnie dla was: nie gwarantuję, że to gospo zrobię. W sensie, dla mnie ważniejszym priorytetem, jeżeli chodzi o gospodarstwa, jest raczej tamto gospo, bo sobie ustaliliśmy na początku. W sensie chodzi mi o to gospo, żeby to było robione. I raczej będę chciał zrobić je w pierwszej kolejności. Jeżeli starczy mi oczywiście czasu i chęci, bo to jest najważniejsze, jeżeli były chęci, to i się czas znajdzie, to zrobię też to gospo, nie? Więc naprawdę jeszcze raz dziękuję osobom, które tutaj się przyczyniły do tego, że te kontakty załatwiły, bo tu właśnie mam, jak mówię, też kontakt telefoniczny do właściciela i bardzo miło po prostu, bo no jest to takie gospodarstwo, które wam się może spodobać, nie? Po prostu. Dobra, czy coś jeszcze mieliśmy powiedzieć? Chyba nie, chyba to wszystko na razie, jeśli informacje powiedzieliśmy, nie? Chyba tak. Ogólnie odcinek taki duży. W pierwszym odcinku zarzucaliście nam, że trochę lejemy wodę, ale uwierzcie mi, że informacji jest tak dużo. Widzicie, progres jest ile? Dwutygodniowy chyba, nie? No, będzie no, coś więc takiego. Ja się procentów całych tych nie przeliczałem. Ogólnie te procenty są takie, nie że sztywne 20 czy 30% mapy, tylko raczej takie mniej więcej, żeby wam po prostu pokazać, na jakim etapie jesteśmy z tym wszystkim, nie? A propos jeszcze tego, chcę wam pokazać fajnego, co odkryłem niedawno. Bo zobaczcie, to sobie leci taka droga, ten diadem będzie leciała jeszcze. Bo tu mamy też, też będziemy to robić. Też będziemy sobie wszystko właśnie modelować. I tu taka droga sobie leci. I ja jadąc tędy sobie drogą ostatnio, testując tą drogę, zobaczyłem, że tu mamy taki teren, nie? Zobaczcie, jak to zarobiście wygląda. Po prostu to jest aż niesamowite, jaki tu jest fajniutki teren, nie? Wszyscy mówili, że o, to Podlasie to takie same stolnice, nie? Słuchajcie, chyba nie byliście w Szpakowie w takim razie, nie? Bo tutaj naprawdę jest no mega zróżnicowanie tego terenu, nie? Mega. Dobra. Fajnie to wygląda miejsce. Możesz coś to dodać od siebie na koniec, powiedzmy, i będziemy poli zawijać chyba. Nie wiem, co to dodawać. Mam nadzieję, że będzie się coraz więcej osób zgłaszało, które będą gdzieś chciały tutaj pomóc nam przy mapie. To też szybciej wtedy wyjdzie realizacja całej mapy i wydanie jej, wiadomo. Mhm. No i mam nadzieję, że chęci nam nie odejdą i będziemy działać sobie dalej, nie? I to w sumie tyle. Dokładnie. I właśnie też propos tego, co to właśnie powiedziałeś odnośnie tych osób. Słuchajcie, ja to mówię u siebie na streamach, powiem też tutaj na odcinku. Jeżeli byłoby tyle osób chętnych do modelowania tych statycznych obiektów, ja nie wymagam od tego, żeby tu się drzwi otwierały i żeby było wszystko zaprogramowane. Absolutnie nie. Ja sam te budynki, jak robię, to robię je kanciaste, tylko po prostu za pomocą tego paralaksa, za pomocą tego brudzenia, ten obiekt wygląda na taki bardziej jakby
szczegółowy, a to jest nic innego jak po prostu zwykły kwadrat, nie? Zwykły klocek, który ma maksymalnie 2000 poligonów, nie? Trójkątów i tak, więc naprawdę to nie jest nic strasznego. Może wytyczne mam jakby dosyć spore, ale to dlatego, że właśnie chcę oddać ten klimat tego szpakała, bo jestem po prostu niesamowity. Więc osoby chętne, maila macie w opisie, zgłaszajcie się, pomagajcie, bo jeżeli... ja mówię, jeżeli będę miał właściwie te wszystkie gospy tutaj, statyki porobione, to uwierzcie mi, że mapa około, nie wiem, miesiąc do dwóch i byłaby skończona, co nie? Bo pracy przy samej mapie, ogólnie takie jakby tutaj, nie jest zbyt wiele, nie? Najwięcej jest elementów... Inaczej, wizualnej nie ma już tak dużo, jest po prostu jeszcze troszeczkę tak. obiektów do zrobienia i samo zaprogramowanie. No, ogólnie mapa idzie bardzo szybko, bardzo sprawnie, więc jest mi naprawdę niesamowicie miło, że tak ten progres postępuje, nie? Także słuchajcie, im szybciej wymodelujemy te obiekty, tym szybciej mapa po prostu będzie trafi po prostu do was, nie? Bo jak mówię, pomalować foliarze i tak dalej, na przykład o to, ja wam pokażę może raczej progres, nie? Jak to wygląda u mnie, nie? Zobaczcie, tą drogę tutaj, te lasy, tu, całą właściwie tą część mapy, od tej, którą to widzicie, zrobiłem w 3 streamy. Gdzie jeszcze graliśmy sobie na podwórku kolonisty, przypomnę, nie? Więc naprawdę to leci. Tutaj zrobiliśmy na przykład sobie te lasy, te zagajniczki, te drogi wszystkie i tak samo prowadziliśmy sobie tutaj tą drogę razem z drogą tutaj, która sobie leci tędy. To jest kolejny live. Na następnym live zrobiliśmy sobie pastwiska, tutaj porobiliśmy wszystkie te, jak to się mówi w tym miejscu, rowy melioracyjne i tutaj kolejne właśnie rzeczy na kolejnym streamie, nie? Więc leci naprawdę to bardzo szybko, tylko po prostu modele nas trzymają, nie? Ja w tym momencie akurat, jak mówię, biorę się za poprawianie tych wszystkich modeli na atlasy, więc troszkę to schodzi. Ale już niedługo wracam do modelowania i coś tam też będę działał, więc będzie się pojawiało więcej obiektów, nie? Także przypominam jeszcze raz, że im szybciej wymodelujemy te obiekty, tym szybciej mapa będzie skończona, nie? Po prostu, także... Dokładnie. Dobra, to chyba tyle, nie? Tak się może na tej części mapy pożegnać. Work in progress kolejny zakończony. Tak, a kiedy kolejne? Cóż, myślę, że gdzieś raczej w kwietniu się spotkamy, nie? Na pewno kwiecień. Tak. No, no za jakieś dwa tygodnie pewnie się zobaczymy, nie? Mniej więcej. Także obserwujcie nasze profile, sprawdźcie, co się tutaj dzieje, bo naprawdę dzieje się wiele. Dzięki teraz za uwagę. Do kolejnych odcinków z Working Progress Zenu. Jankus. Na razie, trzymajcie się, no i cześć. Pozdrawiam, papa. Na razie, ho.